Witam was wszystkich w kolejnym nietypowym odcineczku. Dlaczego nietypowym? Ponieważ dzisiaj gramy sobie na For Life'ie i za chwilę wam coś pokażę. To w sumie to już mogę wam to pokazać. Okej. Jak sami widzicie, mamy kierownicę. Jeśli dobrze pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem o tym, że udało mi się ją w końcu dobrze skonfigurować, co nie było takie łatwe wbrew pozorom. Nie wiem, może to wynikało z moich ograniczeń. Mam nadzieję, że nie. Ale udało się ją skonfigurować. Teraz działa wszystko dobrze, mam nad nią pełną kontrolę, więc myślę, że ten odcinek może być naprawdę fajny. Otóż postanowiłem, że użyjemy sobie tej kierownicy do uberowania. To może być ciekawe. To może nie być dobry pomysł w sumie. No. Teoretycznie kierownica powinna już działać. Teoretycznie. Oho! Oho! Okej, okay. Dobra. Wiemy, że już działa. Uwaga. Najpierw musimy się dostać jakoś do samochodu, żeby w ogóle zacząć to wszystko. No bo jak wiadomo, na kierownicy ciężko chodzi się postacią. Więc normalnie polecimy sobie tak, o, normalnie bokiem, siema, siema. Polecimy sobie do przechowywalni szybciutko, bokiem niestety. No jak widzicie, możemy iść tylko w prawo i w lewo, bo pedał gazu i pedał hamulca działają tylko w samochodach. Ale to myślę, że to nie będzie problem. I słuchajcie, dzisiaj pouberujemy sobie właśnie na takiej kierownicy. I to nie będzie zwykły Uber, bo to będzie Uber Turismo, albo Inferno, albo w sumie cokolwiek zechcecie, bo dostałem kilka samochodów, a w zasadzie kluczyki do tych samochodów od pewnego bardzo fajnego gracza, dlatego myślę, że trzeba sobie coś takiego wykorzystać, dopóki nie ogarnie, że ja mu to wszystko zepsuję, co nie? No, także tak, wejdźmy sobie tutaj, polećmy sobie buletem do tego miejsca, to nie jest jakoś daleko. Dobra, dzień dobry. Dobry, panie bulecie, trochę zniszczony, ale to nie problem. To nie buletem będziemy dzisiaj tutaj, kurde, skakać sobie. Czekajcie, tutaj ustawimy na maksa, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej? Okay. Okej, okay, ale to super jest, nie? Naciskam gaz, jedzie do przodu, nie? Hamulec do tyłu. To jest takie proste, to może wam się wydawać, wiecie, proste i głupie, nie? Przecież no, obviously, a co inaczej miałoby się dziać, tak? Po wciśnięciu gazu. Ale uwierzcie mi, wcześniej nie było tak łatwo. Wcześniej to było, o Jezus. Wcześniej te koła się jakoś tak kręciły, w ogóle mieliły się, jakby cały czas, nie wiem, próbował kapcia palić, nie? To było straszne. To nie było fajne, ale dobra. Po kolei. Okej, okay, powolutku, powolutku. Najpierw myślę, że... Okej. Okay. O Jezu, przepraszam, nie chciałem. Gdzie jest hamulec? Tutaj trochę się rozpędziłem za bardzo. Aha, co była moja wina? Nie wiem, bra. Uciekamy z miejsca wypadku. Pamiętajcie, co z oczu to z serca, co z serca to z rejestru przestępstw. Okej, okay, czekajcie. A więc tak, polećmy sobie do tego typa, do mieszkania tego typa. O, on ma chyba gdzieś tam. Okej, okay, okej. Okay. Tam on ma zaparkowane kilka samochodów. Wszystkie jego samochody, chyba dał mi kluczyki do wszystkich samochodów, także naprawdę miło z jego strony. No ty porobi mi content tak naprawdę, tak? Teraz to możemy wybierać, kurde, no. Myślę, że będzie całkiem sporo odcinków tych samochodów, ponieważ naprawdę niektóre są dosyć wyjątkowe. Na przykład taki Infernus albo Turismo, no nie ma ich za dużo na serwerze. Także tym się dzisiaj zajmiemy właśnie. Widzisz to, kościół? Kurde, pa. O. Oj, o, dobra. Problem jest w tym, że żeby uberować, jeśli kiedykolwiek uberowaliście, to na pewno wiecie, że żeby uberować, trzeba mieć naprawione auto. Normalnie najczęściej nie jest to problem, ale w moim przypadku, na kierownicy... Weźmy sobie jedno z tych samochodów. Praktycznie chyba do wszystkich mam kluczyki i mogę przejechać się jakimkolwiek tylko chcę. Mam na to pozwolenie, mam nawet pozwolenie na zepsucie ich i nie muszę ich naprawiać, ale to by się trochę kłóciło ze mną, bo ja tam, wiecie, ja wolę zostawić auto w takim stanie, w jakim je zastałem. Mamy tutaj Infernusa, mamy Turismo, to jest chyba Rancher Long, tutaj Zion, to chyba jest Zion 2.4. Tu mamy Huntleya Sport, Sabre Sport, Cheetah, Sultan, no kurde, do wyboru, do koloru, jak to mówię. Dobra, więc myślę, że dzisiaj przejedziemy się Turismo, ponieważ jak dobrze wiecie, sam osobiście zbieram na Turismo, więc myślę, że to może być taki fajny przedsmak tego, co będzie w niedługo, mam taką nadzieję, chociaż no nie wiem, zobaczymy sobie. Ale dobra, poczekajcie, wsiadamy do niego i lecimy uberować, nie? Jest dosyć sporo graczy, aktualnie na serwerze jest 607 graczy, a jest naprawdę wcześnie, jest przed 12 aktualnie, w niedzielę, ludzie jeszcze kuźwa śpią. Odpalamy silnik. A, zgasiłem silnik, co? Przyspił. Jak to zgasiłem zgaszony silnik? Okej, okay, odpalamy silnik, zwalniamy ręczny, zapalamy światełka. Nie wiem, co coś jeszcze możemy zrobić. Włączymy ogranicznik, przecież na benzynę, włącz system. Dobra, wszystko już mamy. Nie wiem, na jakiej kamerze najlepiej będzie jeździć, żeby jak najwięcej widzieć, bo nie będę miał dostępu do myszki tak naprawdę, tak? Będę musiał się skupić na kierowaniu kierownicą, a myszką nie będę mógł sobie normalnie, wiecie, poruszać cały czas, także dodajmy troszeczkę gazu może najpierw, tak minimalnie tylko. Polecimy sobie do jakiegoś miejsca, w którym zawsze się uberuje, wiecie, na przykład jakiś, nie wiem, jakiś spawn na pewno tego typu.
tego typu miejsca. Cyk, w lewo skręt. Ktoś tam, o, oho, tutaj niebezpiecznie. Okej, okay. Nie no, ale ta kierownica jest super. Mamy znacznie więcej kontroli nad tym samochodem. Patrzcie, jak można sobie ładnie wykręcić tutaj, nie? Dosłownie jak chcemy, pa, patrzcie na te koła. Widzicie to? Ale to super wygląda. No, siema. O, już się tu zjawiają. Oglądam cię, mordo. To nasz pierwszy klient oficjalnie. O, dobra, oby się nie rozwalić, nie? Okej, okej. Na parking policyjny. Ja wiem, gdzie jest parking policyjny, tylko boję się, że właśnie na przykład przy skręcaniu czegoś nie zauważę. To jest ten problem największy, nie? To jest ten problem. Ale dobra, lecimy tam. Uwaga. Pizda ogień, nie? Lecimy. Tam była policja! Shit! Czy oni mnie zauważyli? Ale przyps, nie? No i, no i miałem, kurde, pizda ogień, nie? No to się, kurde, teraz się nie pozbieram. Kurde, quality content, co? Nikt takiego czegoś nie nagrał na YouTubie jeszcze, no nikt! 2,50 się należy. Gdzie się tak patrzysz, kurde? Dałem 300. O, faktycznie! O ty kur... A, dziękuję bardzo, dziękuję. Ej, podoba mi się taki biznes. Kurde, powiem wam szczerze, że to uberowanie to całkiem spoko biznes jest, no. Nie wiem, nie wiem, no nie wiem, czy mi się to zwróci na takiego turka. Mam nadzieję, że go nie rozwalę, bo wtedy to nawet nie mam co liczyć na jakiś zarobek. A ja to tak chciałem skromnie, 2,50, a ten typo tam od razu 300, nie? Kurde, no. Fajne, fajne, podoba mi się, podoba mi się. Elo. Ten typo tu wózkiem w ogóle sklepowym podwozi ludzi. Co to ma być? Konkurencję mi robi? Ty, no kurde, ta praca jest kozak. No cały czas jeździcie sobie turismo. No to jest przyjemność, a nie praca. W dodatku tak naprawdę jedyne, co robicie, to czekacie przez większość czasu na klienta. A jak już się zdarzy jakiś klient, co tu się stało? 5000 odkupsonek. Czyż ja go nawet nie podwiozłem? No dobra, to poczekajcie. To zrobiłem jeden kurs, za który dostałem 300, a następnego kursu nie zrobiłem, za którego dostałem 5000. Jak to się liczy? Co? 7000 w mniej niż 10 minut. Mi się to podoba. Mi się to podoba. Zdecydowanie. Spoko zarobek. Fajnie się zarabia na tej pracy. Pa. Omijanie. Elo. Fuck. Dobra. Hamowanko. Ręczny drift, kurde, elo. Tak to się robi po tej stronie, co siedmiu górogrod. Dawaj, mamy tutaj kolejnego od razu, parcie. Przy odkładaniu pieniędzy udało mi się go znaleźć. Lecimy na lotnisko, normalnie, byku. Szybki Uber, nie? Najlepszy w mieście. Najtańszy, najszybszy, najbardziej niebezpieczny. Ale tego nie będę mówił. Cyk. Dobra, dobra, mamy to. Driftowało się Eurotrucku, nie? Drifto... Normalnie, uno sekundo. Dobra, to jedziemy bez niego. Nie no, żartuję. Gdzie on teraz spierdzielił? Czy on na ten? Co on tam skacze? Co ty, samobójcy? Co to ma być? Halo? To w ogóle, ty, ja mam nitro tutaj. Ej, to można wykorzystać, nie? Lecimy butla, nie? Pierwsza butla. Pa! Pa, co je? Dobra, 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 tu już trzeba hamować. Fuck, o właśnie, bo tu rondo i laweta. Pani. Auto zaczyna się już nam dymić, trzeba będzie szybko naprawić, bo wiadomo, my tu profesjonalnie uberujemy, tak? To nie jest jakiś, nie wiem, perennial driver czy coś takiego. Nie, 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 my tutaj profeska, patrzcie tutaj, nie skracamy, trzymamy się przepisów drogowych, dobra, trochę pod prąd, to nieważne, tego nikt nie widział, ja to się wytnie, ja to wytnę. Nie wiem, czy to wytnę. Uber. Jo, no i patrzcie, jak się klientela zmienia, no. Teraz mamy klauna. Pozdrowy ty. Gdzie lecimy, panie? Ja chcę... Ja tutaj normalnie już rozgrzałem kierownicę. Przyczepność między gumą a moimi rękoma to jest taka mocna, że teraz takie drifty mogę napierdzielać, byczku. Dobra, lecimy sobie z temacikiem znowu. Ten mi tu 50 są. Patrzcie, ja tutaj 2,50 proszę, a ci mi tutaj normalnie kilkanaście razy więcej. No co to ma być? Ale mi się to podoba, ja nie będę ukrywał. Pozdro odcinek, nara. Pozdro, byku, pozdro, dobra. O, patrzcie, to jest mechanik od razu. Od kiedy tu jest mechanik? Ile? 370 za coś takiego? Ja pierdzielę, nie. To ja nie wiem jednak, czy 2,50 to jest odpowiednia suma. Ja tak ogólnie pracę całkiem spoko, to całkiem spoko. Patrzcie, mamy tutaj, nawet pasażerowie nas tu zabawiają nawet. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Ale no tak podsumowując, to turismo jest kozak totalny. Naprawdę dzięki Venomek, bo to auto Venomka, chyba o tym nie wspominałem nawet. Dzięki Venomek za to, że mi to pożyczyłeś. Naprawdę super z twojej strony. Na pewno jeszcze wykorzystam twoje furki w jakiś kreatywny sposób. Jeśli dowiozę je w całości, a nie rozwalę się na pierwszym lepszym krawężniku, jak to... Okej. Kurde, no panie, co ty robisz? O tym właśnie mówiłem, nie? Z tym dowożeniem w całości to może być jednak problem. Dobra. Patrzcie, jak ładnie można wjeżdżać delikatnie. Trochę gazu dodajemy. Cyk. O, pykło. No, to nie było łatwe. Myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, łapce w górę dla statystyk i komentarzu dla statystyk, to bardzo ważne. I co, i mam nadzieję, że odcinek się spodobał, no. Czekajcie, o, tu się jeszcze ustawię, tak? O, dobra. Siema.